Witajcie moi drodzy. Zapewne pamiętacie, jak kilka odcinków temu w filmie na temat wciągarki mówiłem, że tutaj mam zabezpieczone wszystko, prawda, że ta dziura, która jest, to jest przykrywana, żeby tutaj nikt przez te drzwi nie wpadł, ewentualnie wchodząc. I właśnie tutaj, w tej chwili postanowiłem, że przy okazji tych wszystkich przeróbek również sobie wymienię tutaj to zabezpieczenie i właśnie będę tutaj montował właz. Stalowa konstrukcja, właz otwierany, zamykany, żeby nie było, że tylko się udział otwierał. Chciałem kupić drzwi. Poproszę drzwi. Jakie? Takie, żeby się otwierały i zamykały. Takie sobie wymarzyłem. Oczywiście chcę zrobić cały mechanizm do tego. Chcę, żeby to otwierał i zamykał siłownik, bo to będzie ciężka klapa. Także to wszystko będzie tak zrobione, muszę tylko odpowiednio właśnie ten system otwierania i zamykania tutaj sobie zaprojektować. Natomiast, żeby dodatkowo jeszcze zabezpieczyć wszystko, to tutaj w tych drzwiach, zaraz Wam pokażę, zamontowałem zworę elektromagnetyczną i w połączeniu z całym systemem automatyki budynkowej właśnie będzie to działało w ten sposób, że jeżeli właz będzie otwarty, to z automatu tych drzwi się nie będzie dało absolutnie otworzyć. Czyli nie będzie ryzyka, że ktoś może na przykład wejść niechcąco podczas jakichś prac i wtedy że akurat prosto do dziury, prawda? Więc nie trzeba będzie zamykać na klucz, tylko będzie to kontrolował system elektroniczny, oczywiście z powiadomieniem świetlnym, żeby również było wiadomo, że uwaga, otwarta klapa. Także myślę, że to będzie dobre zabezpieczenie. Ja się biorę za robotę, słuchajcie, będę to chciał dzisiaj pospawać, przygotować, zainstalować, przykręcić, żeby już jakoś to wyglądało, żeby było w porządku. Także do dzieła. A tu jest kod dostępu właśnie do tej klapy, żeby się nie mogło otworzyć bez uprawnionych, że tak powiem, parametrów. Wszystko rozpocząłem oczywiście od przygotowania projektu, czyli od dokonania pomiaru otworu oraz przygotowania, jakie długości profili będę stosował do konstrukcji wsporczej, jak również jakie wymiary blachy będę musiał przygotować i zakupić, aby wykonać cały właz. I uchlastana. No i analogicznie jak i z blachą, tak i tutaj kupiłem sobie profile, pociąłem je na odpowiednie odcinki, lekko podheftałem i widzicie tu już ją, te elementy, które zrobiłem, wstawiłem sobie w dziurę i po prostu przymocowałem wstępnie do stropu. Przygotowałem sobie także taką kratę, która będzie stanowiła wsparcie pod blachą, tak aby ta się nie uginała. Spawareczka przyjechała razem z nadwornym tutaj spawaczem Przemkiem. Oczywiście spawarka zasilana z Victrona, no bo z czego by innego. Zobaczymy, jak sobie poradzi Victron i off-grid przy spawaniu. O, leci drucik, dobra, elegancko. Dobra, podaj Piotruś ten Sprite. Sprite? No. To tu jest Sprite, proszę bardzo, masz Sprite. No, bo to słuchajcie, tak było tylko lekko pocheftane, żeby wlazło. A teraz trzeba to dospawać do końca, żeby wyglądało profesjonalnie. No i zobaczmy, jak sobie radzi z tym Victronik, z tym spawaniem całym. Tam cały czas odchodzi spawanie.
A tymczasem tutaj, zobaczcie, nic się nie dzieje, utrzymuje wszystko, spawareczka sobie pracuje, spójrzcie, obciążenie budynku 4-6 kW, o tam 6, bo spawarka chodzi, wcześniej pompa ciepła oczywiście, no i co, akumulatorki naładowane elegancko, elektroniki śmigają aż miło. Nic im nie jest. Mamy fazę flow, pełny akumulator. Mimo, że tu z niego troszeczkę wychodzi, ale za chwilkę się doładuje, patrzcie, ze słońca. O, zobaczcie, to jest taka dziura, która będzie zaraz zaspawana, a później spaw, jak Przemek zrobi, to wygląda tak. Lustereczko. Perfekcyjnie po prostu. No i słuchajcie, tu zobaczcie, zawiasy przyspawane, wstępnie, przyheftane. Teraz tą blachę będziemy sobie tutaj wrzucać na... To jakby w miejsce, gdzie będzie docelowo jako, służyła jako klapa, przymierzymy, czy to w ogóle pasuje rozmiarowo i będziemy jakoś ustawiać, potem się dospać zawiasy z drugiej strony. Jakbyście pytali, czemu takie zawiaski? Dlatego, że tu potem będą płytki położone na klapie, na podłodze, żeby ładnie wyglądało, także nie są wielkie, ale to też nie jest jakieś bardzo ciężkie, więc spokojnie utrzyma. Dobra, lecimy. Czekaj. Dobra. Okej. No i chyba elegancko. Czyli co, mamy klapę, która się będzie otwierała i zamykała. No jest elegancko. Teraz musimy usztywnienie na niej zrobić. I wszystko ładnie pospawać do końca. No słuchajcie, teraz tylko jeszcze przymierzymy sobie tą kratę tutaj, usztywniającą. Do tego chwycimy ściskami, no i zobaczymy, jak to się spasuje przy zamykaniu, czy będzie ok. Jak będzie w porządku, to tylko się jeszcze ładnie obspawa naokoło, żeby się trzymało. No i ten etap, powiedzmy, będzie zakończony. Natomiast, no oczywiście, tak jak mówiłem Wam, system tutaj bezpieczeństwa, czyli jakiś przekaźnik, czujnik otwarty, tak, kontaktor, no generalnie, prawda, bo tak to się nazywa fachowo, będę musiał zainstalować, żeby uruchamiać zworę elektromagnetyczną w drzwiach, żeby blokowało. No i oczywiście system otwierania, prawda, później ten automatyczny, czyli jakiś siłownik, konstrukcja, coś tu wymyślę, zaprojektuję, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i oczywiście też postaram się Wam to pokazać. Dobra, masz, Przemku, te ściski masz, tak? Tak, tak? Dobra. To przymierzamy? Tak, da żadne? Pewnie, no co to? Poczekaj, więc co zrobimy teraz? No. Okej. Okay. Ty zerujesz tam, do dobra. Tej deski, a ja tu będę bazował tu i tu, nie? Okej, okay, do tego, do tego, co tak, tak tutaj. Okej, okay, dobra. A ja ci będę mówił w lewo. Dobrze. A jedziemy. Jedziemy. Bardzo dobrze, bo jak otworzysz za chwilę? Zupa to tu. Tak. No chyba będzie dobrze. Jak tam weszło, przed ten profil? Pod spodem? Przed. No i co? Obspawane elegancko, zobaczcie. Wszystko się trzyma. Jak zwykle porządna robota. Nie? Dokładnie.
Dokładnie. No, moi drodzy, jeszcze tak na sam koniec. Jak widzicie, już jestem na tej nowej klapie. Teraz jeszcze ją tylko będę lakierował, ponieważ ona nie była ocenkowana wcześniej ze względów właśnie montażowych i przymiarek i tak dalej. Jakby po gdyby była ocenkowana od razu, to byłby problem ze spawaniem, no bo to potem się wskopali, śmierdzi i tak dalej. Więc nie było sensu, żeby to robić, dlatego będę ją po prostu lakierował tutaj, sprayem będę ją malował. Natomiast żeby to zrobić, ponieważ jest to surowa stal, no to niestety nie ma wyjścia, ale no trzeba się jakoś z tym poradzić. O, widzicie, kotek przyszedł, pewnie go tu objęło oczywiście. No ale tak, że tak powiem, najpierw żeby to pomalować, no to muszę to sobie odtłuścić, bo inaczej to ta farba nie będzie się chciała trzymać. Blacha wiadomo, że jak się dotknie, to ona w sposób brudna, no bo to tyle co gdzieś tam schuty z walcowni, prawda, to tak to wygląda. Zresztą po spawaniu też to nie jest najczystsze. Także biorę się za robotę, żeby to już fajnie wszystko wyglądało. Tu widzicie benzynka ekstrakcyjna do odtłuszczania. Zobacz, jakieś szmatki przygotowałem do tego. Czyściutkę, a zobaczyć, jak to jest syf, jak się to będzie czyściło wszystko. Dobra. Lecimy z tematem. No i co, moi drodzy, pomalowane, no ale nie jest tak źle, także jakoś da się to wytrzymać. Klapa wyschnie, jeszcze ją z wierzchu tylko pomaluję, potem, żeby na koniec odtłuszczę oczywiście, no i będzie gotowe. Także być może jeszcze te betonowe też samolę, te elementy takie w środku, żeby to było w jednym kolorze. Zobaczymy, jak tam wyjdzie, jak mi starczy tego sprayu. Jak się podobało, to pamiętajcie, łapeczki, komentarze, subskrypcje i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.